Dzisiaj w Centrum Spotkania Kultur goszczę wybitnego artystę, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, profesora Andrzeja Bednarczyka, właściwie malarza, rzeźbiarza, rysownika, grafika, no i pedagoga. Chciałbym się spytać, jak z perspektywy jednak tych kilkudziesięciu lat od ukończenia studiów wspomina pan swoje studia? Studia wspominam pewnie jak każdy lekko podstarzały, czyli jako złote czasy. Mimo tego, że zaczynałem studia w 1981 roku, czyli prawie że od stanu wojennego, a tak naprawdę od strajku okupacyjnego, to była taka szkoła życia. Szkoła podejmowania trudnych decyzji, szkoła uczciwości, trochę strachu. Ale wspominam studia zawsze głównie, mam nadzieję, że moi szacowni profesorowie się nie obrażą, jako wspólne bycie z koleżankami i z kolegami. Tam był tygiel, między nami był tygiel, który nas kształtował. Mój profesor kochany Ząbkowski i Grzybowski, profesorowie, oni nie przeszkadzali mi studiować. Byli tacy kochani, że pozwalali mi snuć swoje zamierzenia i swoje marzenia. Więc to były fajne czasy, jednoznacznie. Ale w jaki sposób one ukształtowały czy uświadomiły, że właśnie to jest, to, że ja będę artystą, że to jest najważniejsze w moim życiu, czy to gdzieś może zapadło po ukończeniu studiów? Czy to zapadło przed studiami? Mhm. Znaczy ja poszedłem do liceum plastycznego w Krakowie i ja już jeszcze przed liceum plastycznym, nie wiem dlaczego, chciałem koniecznie być artystą. Wtedy to jeszcze chciałem być takim wielkim artystą, prawdziwym artystą, z wszystkimi, takim artystą będę. Później mi to przeszło, dziękować Bogu, to bycie prawdziwym artystą. Natomiast no, młody chłopak, gdzieś zapaczony w Krakowie w jakiejś niebywałości, w jakiejś dostępujące jakichś wzruszeń wobec sztuki, sztuk wszelkich. No miałem to szczęście, że będąc smalkaczem bywałem na koncertach, widziałem sztukę, bywałem w teatrze i to były, rzekłbym nawet egzystencjonalne wzruszenia, które się objawiały jakimś takim prądem w kręgosłupie. Nie wiem, jak to nazwać, nie? Więc podejrzewam, że stąd to moje takie zacietrzewienie. Mama miała spokój, bo wiedziała, co mi na urodziny kupić. Miały być farbki, ołówki, tak. Nie miało... Więc to gdzieś wcześniej się postanowiło i potem już nie było rozważań na ten temat. A co w pańskiej twórczości jest takiego najważniejszego? Skąd na przykład pan czerpie inspirację? Uj, jakie ciężkie pytania. Inspirację czerpię, jak sama nazwa wskazuje, z tego, czym oddycham. Czyli jakby słowo inspire, inspirato, czyli respirator. Teraz już wiemy o tym, tak? Inspiracja to jest zasysanie. Nie? I skąd ja to czerpię? No zewsząd. No, zatkam sobie nos i długo nie wytrzymam, nie? Dla mnie jest mocniejsze pytanie, jak robić, żeby nie czerpać inspiracji. A to ja to posadawiam w takim myśleniu, że ja żyję w strasznym przegęszczeniu informacji. Tak maksymalnym, tak potwornym przegęszczeniu, że ja muszę dokładać wszelkich starań, żeby uciekać od informacji, a nie żeby ją zdobywać. Ja myślę, że dokonało się już jakieś fundamentalne odwrócenie ról i zasad. Już Kempiński pisał, że każdy organizm żywy
każde zwierzę, żeby przetrwać, musi zgromadzić wystarczającą ilość informacji, żeby przeżyć. No wiadomo, no muszę wiedzieć. No tak. A ja mówię dzisiaj inaczej. Chcesz przeżyć? Musisz wytworzyć umiejętność blokowania informacji. Więc jak ktoś się mnie pyta, skąd czerpię inspirację, ja mówię, no to jest naturalne oddychanie z kultury na wszystkich poziomach. Od tego, jakie skarpetki noszę, po to, jakiej muzyki słucham. To chcąc, nie chcąc, przecież my tym oddychamy, więc stąd się to bierze. Jako artysta pan jest i malarzem, i rzeźbiarzem, i grafikiem, i rysownikiem. Czy ta ilość tych dyscyplin, jaki ma wpływ na to, na pana twórczość właśnie i to, czy one w jakiś sposób się uzupełniają, czy przenikają? Prawdę powiedziawszy, powinienem odpowiedzieć, że uprawiam sztukę transmedialną. Nie intermedialną, nie inter jakąś tam. I nie uprawiam wielu. Widzę to raczej w formie takiej wielowymiarowej bryły. I w zależności od tego, na co mnie nachodzi, na co mnie pobiera, na co mnie jakaś właśnie inspiracja kieruje, to jeden z tych wymiarów staje się dominujący lub one się gdzieś tam balansują pomiędzy sobą. Ja oczywiście czasami powstają obrazy po prostu jako obrazy malarskie, chociaż takie malowanie tylko pędzlem i farbą olejną, to już dawno czegoś takiego nie robiłem. Ale bardzo często, i to mnie fascynuje, tą wielowymiarową bryłę, jak kostkę Rubika, sobie obracam i się gdzieś słowo pojawia, gdzieś się pojawia kształt materialny, trójwymiarowy, gdzieś się pojawia ślad jako grafika. Trudno mi jest mówić o języku jako o odrębnych, gotowych do wzięcia z półki, o jakimś katalogu możliwości, a teraz grafika. Już dość dawno temu to się u mnie złączyło w taką jedną kostkę, która przyjmuje jakieś różne kształty. A dlaczego to, a nie tamto? Wydaje mi się, że o tym decyduje charakter właśnie tego pierwszego zamysłu, tego, co jest jeszcze przed językiem. Ja to zawsze gdzieś, nie wiem dlaczego, tu pokazuję to, czego jeszcze nie potrafię powiedzieć, wyartykułować, wychlapać farbą, wyrysować. Prowadzę notatniki od wielu lat, zawsze datowane. Dzięki temu mogę sięgać pamięcią, otwierając kilkadziesiąt lat już wstecz. To jest niebywałe wydarzenie, kiedy na przykład sprzed 32 lat odsłania mi się przez kilka baźgrołów. Wszystko zaczyna kwitnąć, brzmieć. Nawet czuję prawie, że zapachy tego miejsca, kiedy to mi się zrobiło. Dlaczego o tym teraz wspominam? Bo to bardzo często są te pierwsze notacje, mówię, że nawet przedjęzykowe. Gdzieś wynikający bardziej z podświadomości, prawda? Intuicji. I dopiero tak. Później jest namysł. Mhm. I wtedy już jest to, że rysunek to mało, nie? Na przykład. Mhm. No to potrzebuje tu czegoś. No. I oczywiście to zawsze są balansy pomiędzy przeczuciami a zamierzeniami. Chyba w każdej twórczości coś takiego jest. Ja dlatego tak z perspektywy wystaw, które oglądałem, że one nie tworzą jakby odrębnych, że jak jest rzeźba, to jest tylko rzeźba, jak jest malarstwo, to malarstwo, grafika, to grafika. To właściwie pańskie wystawy to są właściwie takiego swoistego rodzaju environment, prawda, gdzie pan pewną przestrzeń zagospodarowuje i tworzy jakąś spójną całość w niej, żeby wejść i jakby czymś nowym zacząć oddychać. Tak, to jest prawda. Oczywiście biorę udział w wystawach zbiorowych, najchętniej koleżeńskich. Czyli jest jakiś pomysł i tutaj jakby ja daję swoją pracę, tylko dbam o to, żeby ona wybrzmiała w tej przestrzeni. Ale tak naprawdę od dłuższego czasu, kiedy ja robię wystawę,
to ja zaczynam od tego, że siadam na kilka godzin sam w pomieszczeniu i zaczynam nasłuchiwać tego, co się dzieje, o czym to gada, i wtedy proponuję jakby miejscu, czyli environment czyste, takie działanie in situ, takie działanie w odpowiedzi na miejsce. To mnie bardzo fascynuje. Często to przybiera formy wręcz parateatralne. Gdzieś blisko scenografii jest takiej, która sama sobą jest opowiadaniem. I to bardzo lubię. To przez ostatnie lata właściwie tylko tak działam. A czy właśnie, bo dopóki my pracujemy w pracowni, no to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie stworzyć czegoś z tych prac. Każda jest, działamy, robimy, ale później jak dochodzi do wystawy, to musi mieć jakiś pomysł. To wnętrze ma dla nas znaczenie przecież. I właśnie która z wystaw pańskich była dla pana zaskoczeniem w kontekście właśnie jakiejś przestrzeni, że nagle nabrała ona nowych kontekstów nawet dla pana, które wcześniej wcale nie były uświadomione może do końca? Niezależnie, czy będę mówił o poszczególnych pracach, czy będę mówił o tej pracy, którą nazywamy wystawą, to jak już mamy szczerze mówić, jeżeli nie pojawi się na końcu to zaskoczenie, które wytrąci mnie z roli dyrektora przedsiębiorstwa, który ma swoje cele artystyczne i używa wszystkiego do wykonania swojego planu. Jeżeli nie zdarzy się tak, że moja praca zagra mi na nosie, wytrąci mi z ręc narzędzie i każe siebie słuchać i podążać za sobą, to jest wszystko nic nie warte. To jest rzemiosło artystyczne. Ja jestem niezłym rzemieślnikiem. Ale to jeszcze nie jest sztuka. Więc mógłbym o każdej rzeczy opowiadać, jak to się stało, że ona stała się dziełem sztuki. Kiedy ona zaczęła brzmieć i mnie zaskoczyła. Ja się wtedy uczę czegoś o świecie, o sobie, o tych dziełach sztuki. Bo muszę powiedzieć, ja tak myślę o sztuce, że to jest sposób zadawania światu pytań. Ja uwielbiam ten sposób zadawania pytań. Żaden naukowiec nie jest w stanie takich pytań zadać światu, jak moje prace zadawają światu i mi samemu. I dlatego myślę, że to zaskoczenie, które fascynuje mnie na koniec, musi być obecne na końcu każdej pracy. A proszę mi powiedzieć w takim razie, czy sam warsztat, czy w jaki sposób, czy on jest ważny, bo patrząc na pana prace, czy rzeźbiarskie, czy malarskie, czy graficzne, no to ja widzę, że pan czerpie tak naprawdę z takiej spuścizny, mówiąc sztuki europejskiej, czy światowej, i że nie mam wątpliwości tutaj co do tego, że to są dzieła sztuki. I na ile ten warsztat jest dla pana ważny, na ile on się cały czas rozwija, na ile on na przykład musi znowu stworzyć coś nowego, czy przeżyć coś nowego, żeby finalne dzieło sztuki stało się tym dziełem sztuki właśnie. Waga warsztatu, nie można tego przeceniać. Ale ja to tak spróbuję wytłumaczyć. Znajomość zasad budowania kompozycji na przykład. Czyli mówię nie tylko o warsztacie wykonawstwa fizycznego, ale o warsztacie komponowania, budowania całości. Znajomość zasad ortografii jeszcze z nikogo nie zrobiło poety. To prawda. W związku z tym, czy mogę powiedzieć, że nieznajomość zasad ortografii uczyni z kogoś poetę? Nie. I tu jest rola warsztatu, myślę. Tego warsztatu, czy językowego, lingwistycznego, czy wizualnego, czy melodyjnego, muzycznego. To jest wszystko to samo. Jest głupotą nie znać tego. Ale sam warsztat jeszcze nie zrobi dzieła sztuki. To jest tylko narzędzie. Tak, jeżeli to będziemy tylko rzemieślnikiem. Prawda? Ja uwielbiam uczyć się nowych narzędzi.
Muszę powiedzieć, że dość szybko niestety się nudzę, w tym znaczeniu, że jak już coś się nauczę, to już mi się nie chce zbyt długo tego kontynuować, tylko chcę sięgać po coś innego. To jest jeden powód. Drugi powód tych moich poszukiwań warsztatowych jest taki, iż przekonałem się, że warsztat jest podstawą języka, nie tylko literackiego, ale na przykład języka wizualnego. A język ma to do siebie, że żeby za jego pośrednictwem powiedzieć, czy odkryć, czy dostąpić odsłonięcia czegoś, to on musi przekroczyć swoje granice. Każdy język balansuje pomiędzy banałem a bełkotem. To prawda. A my na tej linii, nawet ja, kulawy, staram się nie wpaść w banał. W banał, czyli wszystko wiadome, jest oczywiste, tak, tak. Ala makota i tak dalej. Albo w bełkot. A może ja coś genialnego powiedziałem, ale nie wiem, bo ja tego nie rozumiem. I pomiędzy tym, to jest fajne, to jest świetne, to jest wspaniałe, ja to uwielbiam, są te sięgania po znane wszystkim od wieków poczynania warsztatowe, swobodne czerpanie. Dzisiaj mamy takie możliwości technologiczne. Tak, one cały czas, z dnia na dzień, one się tak nie czadą one galopują właściwie. Ja nie odczuwam żadnych oporów przed zaproszeniem rzemieślników do współpracy, czy artystów, którzy są przy okazji dobrymi rzemieślnikami do współpracy. I wtedy my nawiązujemy jakieś takie współdziałanie. Więc tak, ten warsztat u mnie jest obecny. Te technologie, bardzo, bardzo dużo znam technologii praktycznie. Zacząłem studia na Wydziale Grafiki. Moją prasę graficzną sprzedałem jakieś, powiedzmy, 15 lat po studiach, bo ona stała, już jej nie używałem, ponieważ moje traktowanie grafiki przeszło gdzie indziej i to przestało mi funkcjonować. Przeniosłem się na Wydział Malarstwa, nie dlatego, że chciałem zostać malarzem, tylko że jakby sposób uczenia na grafice nie bardzo mi odpowiadał. Ja chciałem się zajmować tym, co chciałem, a potem zacząłem sięgać po współpracę ze scenografami, z rzeźbiarzami i z instalatorami i z tego wszystkiego się znowu ta kostka Rubika zrobiła, w której jestem obecnie. A czy poza twórczością ma pan jakąś pasję, która w jakiś sposób albo uzupełnia, albo daje takie odświeżenie, rodzaj takiego katarzis w stosunku do swojej twórczości? Znowu musiałbym taką kostkę rozdzielić, ale tak, była. No, miałem pasję i chciałbym wierzyć, że ona mi nie na zawsze została odebrana. To było szwędanie się po górach, szczególnie po Tatrach, bo to był sposób mojego powracania do normalności. To nie było zdobywanie gór, ponieważ zdobywanie gór to już... Ja wszędzie byłem w tych Tatrach. Już to było szwędanie się, ale to było takie odzyskanie rytmu. Jak zbyt długo mnie nie było w Tatrach, ja robiłem się wredny. Sam się przestawałem lubić. A tam odzyskiwałem jakiś zwykły rytm, szczególnie w sytuacjach krańcowych, a w górach bywają takie sytuacje. Powracałem do normalnych proporcji względem świata. I to była moja pasja. Teraz nie mogę, bo mam kłopoty z chodzeniem, ale no, pracuję nad tym. Może mi się uda. Umówiłem się z moim terapeutą na piwo w Dolinie Pięciu, ale to za 2 lata może się uda. I to była taka pasja. Ja uwielbiam czytać. Czyli ja już się nie rozglądam na boki, tylko zaglądam do środka. Mam szczęście być otoczonym książkami. Mogę sięgać po nie w każdej chwili. I to jest moja pasja, śledzenie ludzkich myśli i podążanie za nimi i dyskutowanie. Niestety mam obyczaj notowania swoich myśli w czasie czytania
na marginesach. Moja żona mówi, że po prostu ona będzie pierwsza czytać, bo ona nie ma zamiaru czytać dwóch książek naraz. Z komentarzami czy z myślami. Tak, bo ona nie jest w stanie tego omieć. I to później gdzieś tam przechodzi do moich notatników. Moją pasją też jest słuchanie muzyki. Ja nie gram, ale od dzieciństwa, jak wspomniałem, od dzieciństwa to jest obecne i gdzieś tam, tu nie jestem samodzielny, szczególnie w najnowszych trendach kompozytorskich, ale mój przyjaciel Witek Stelmachniewicz jest moim przewodnikiem tutaj. Ja bardzo chętnie go proszę, żeby mi coś podpowiedział. Także takie mam różne pasje i tak, no właściwie mógłbym tak mówić, bo ja się łatwo zapalam. To jest też takie nie za łatwe pytanie, ale czy któryś z artystów, no bo w miarę, kiedy ten czas nasz upływa i my tworzymy, no oni się zmieniają cały czas, ale jakby pan miał wyróżnić któregoś z artystów, który dla pana był, czy teraz jest ważny, czy był ważny i w jakiś sposób pomógł nawet ukształtować świadomość, to kogo by pan wymienił? Nie wiem, czy uda mi się dojść do artystów, bo oni nie są na pierwszym miejscu. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jest nam zbyt blisko ku sobie. Nie? Że bardziej jesteśmy pobratymcami, niż żeby ktoś mnie kształtował. Ale jeśli chodzi o w ogóle postaci, to tak. Pierwsze to nie będzie osoba, mogę, tak? Wydarzenie. Tak, oczywiście, że tak. Mały chłopiec, kolega mojego ojca, profesor Kozieł, w latach 60. dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest posadowione nad Ogrodem Botanicznym w Krakowie. Była okazja jakiejś koniunkcji, jakichś księżyców, jakiejś planety i on chciał nam to koniecznie pokazać. A tam jest, patrzy się przez starodawną lunetę, która zresztą jest darem Oxfordu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego sprzed iluś tam wielu lat. Zanim do tego doszliśmy, on skierował lunetę w kierunku Księżyca. Ja zobaczyłem kamienie na Księżycu. I cały mój obraz świata. Księżyc stracił twarz, stał się miejscem materialnym. Teraz po latach ja to widzę, że to było troszeczkę tak, znaczy to była tak gigantyczna przemiana mojej wyobraźni dziecięcej, jaka się dokonała po powrocie krzyżowców z Ziemi Świętej, którzy w te opowieści kościelne wsadzili swoje doświadczenia krwi, potu i kamienia w bucie z Ziemi Świętej. Ta realność, a przede wszystkim zachwianie jednoznacznością obrazu świata. Oczywiście ja teraz się wymądrzam, a wtedy po prostu musieli mnie na siłę odrywać od okularu, bo się chwyciłem i nie chciałem się dać puścić. Na szczęście to podążało za coś. To jest mój pierwszy mistrz. To wydarzenie, absolutnie wariackie wydarzenie, które niedawno wspomniałem, będąc w Ogrodzie Botanicznym, rozmawiając z dyrektorem, wspomniałem mu o tym wydarzeniu. Nie pamiętam, który to mógł być rok, 67, 8 może, nie później. Drugi mistrz to był znajomy, to był człowiek, którego moi rodzice przygarnęli, mieszkał w takim pokoiku. To był człowiek chory psychicznie. Kochany Mazur, który po wypadku w kopalni no, miał takie różne nawroty, chyba schizoidalne jakieś miał takie struktury. Ale to był kochany taki człowiek o imieniu Alfred. On w ogóle nie pasował do żadnej społeczności. On był zawsze gdzieś z boku. Miał taki matematyczny, niemiecki porządek u siebie w pokoiku, a od czasu do czasu popadał, znaczy tracił kontrolę i popadał w płynięcie za szaleństwem. On nigdy nie był groźny dla nikogo, chyba że dla samego siebie. I ja pamiętam, że ja właściwie muszę dzisiaj powiedzieć, że to był mój nauczyciel. Nie?
ponieważ ja uwielbiałem u niego siedzieć kredkami, coś tam kolorować. On miał jakieś religijne takie okresy, że chciał nawracać wszystkim i jakieś święte słowa pisał na karteczkach, a mi pozwalał kolorować. Czyli jakieś moje pierwsze dzieła sztuki się gdzieś tam robił. To były takie pieczątki jakieś. No, niesamowita zupełnie postać. On mnie też uczył takiego dystansu do pozycji społecznej. Nauczył mnie skutecznie. Jak kiedyś zobaczyłem jakąś babę, która na jego widok coś tam furczała, bo była zbyt ważną osobą, to ja myślałem, że ją ze schodów strącę, bo to była ważna dla mnie postać, więc to jest drugi ten. No ale później już dochodzimy trochę wyżej. No, lektura pism Tomasza Zakwinu. Przestudiowałem całą sumę teologiczną w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co widział średniowieczny człowiek, gdy patrzył w niebo, które właściwie od tamtego czasu do moich czasów się nie zmieniło. No to prawda. I się okazało, że on widział zupełnie co innego niż ja. Zupełnie co innego niż ja. Z tego zresztą zrobiłem opracowanie, które stało się podstawą do kwalifikacji drugiego stopnia, czyli do odpowiednika dzisiejszej habilitacji. Aż tak to mi tam gdzieś zapadło. No i teraz nie wiem, gdzie bym dalej poszedł, ale to chyba wystarczy. Takie trzy przykłady mistrzów, którzy kształtowali mnie jako człowieka. To może na zakończenie. Właściwie artysta to jest zawód, powołanie, sposób bycia. Jak by pan to zdefiniował ze swojej pozycji? Tu mam kłopot, ponieważ wygłaszanie zdań definitywnych w związku ze sztuką nie jestem władny definiować. Nie mam też takiej konieczności definiowania sztuki i tego definiowania na przykład bycia artystą. Mam tutaj pewne kłopoty, to bulgoce. Może jako nauczyciel powinienem wiedzieć, czego uczę, nie? Ale tak naprawdę no, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Z drugiej strony takie spojrzenie na bycie artystą od strony społecznej no, jest niebezpieczne. Nie? Uważam, że najbardziej trujące jest mniemanie artysty o swojej szczególności. No tak, to prowadzi często do... To nie jest pokłosie romantyzmu. To jest pokłosie kretyńskiego niezrozumienia romantyzmu. Kiedy ja czytam wiersze Helderlina, tam nie ma ja. On poprzez ja otwiera niesamowite pejzaże rzeczywistości, rozumienia, rzeczy, których znowu... buduje kwestie, których w żadnym innym języku nie jest się w stanie zadać światu. Więc to ta trucizna, że ja jestem kimś więcej niż ktoś drugi, ponieważ potrafię coś chlapnąć, jest po prostu śmiercionośna. Na pewno bycie artystą to nie jest bycie nad człowiekiem. Kategorycznie nie. Tu się absolutnie zgodzę, ale mówię to też i w kontekście tego, co na początku, bo jak zdajemy na studia, jesteśmy, przecież dopiero rozwijamy się, to jest ważny okres i każdy z nas, tak jak tutaj profesor też powiedział, że chciał być wtedy artystą. Przecież nie przewidywał też pan, że zostanie pan też i pedagogiem przecież i będzie uczył, nie prawda? Tego chcieliśmy uwagę. Wszyscy być artystami. No i teraz tak, na początku, jak to się wszystko zmienia, że później z upływem lat my zupełnie inaczej już patrzymy, prawda? Mając to swoje doświadczenie i zupełnie inaczej już na to, już to odbieramy. Ja też miałem szczęście do takich kilku zdań, które gdzieś ktoś mi powiedział, nie? Kiedy ja starałem się być wielkim artystą i nie miałem czasu na nic, to na przykład mój kochany świętej pamięci ojciec powiedział, wiesz co, to ja wolę, żebyś ty był dobrym zamiataczem ulicy niż kiepskim artystą. Weź się do roboty.
No to jest skarb takie coś usłyszeć od ojca, który nie był artystą, on był inżynierem, konstruktorem, ale to mnie otrzeźwiło bardzo mocno. Drugie takie wydarzenie, przyjaciel mojego ojca, który był, żyje jeszcze, jest filozofem, ja robiłem pracę dyplomową robiłem na malarstwie i on przyjechał do mnie do pracowni, przy okazji oczywiście, i zadał mi 3 pytania. I na każde pytanie, jak ja mu odpowiadałem, on mówił, przepraszam cię bardzo, nie rozumiem, czy możesz powtórzyć? No to ja mu powtórzę. Powtórzyłem. On mówi, bardzo cię przepraszam, nie gniewaj się. Ja naprawdę nie rozumiem tego, co do mnie mówisz. Czy możesz mi to powtórzyć? I tak trzeci raz i znowu, i znowu, i znowu. On pojechał. Po tej rozmowie ja zrozumiałem, że ja bełkocę. I musiałem przesuwać dyplom. Tak, ale to właśnie to uświadomienie sobie pewnych rzeczy jest naprawdę bardzo ważne. I właściwie cała twórczość polega na tym właśnie tworzeniu nowej tej, rozbudowaniu tej świadomości. No bo ja zauważyłem, że im dłużej człowiek żyje, przynajmniej tak z mojej perspektywy, jak patrzę, jest więcej pytań w dalszym ciągu niż odpowiedzi. Oczywiście każda jakaś namiastka odpowiedzi rodzi mrowie. Tak. Cudowne mrowie, ale i wredne pytań, prawda? No to jest rzecz jasna, ale przede wszystkim poziom wątpliwości do samego siebie u mnie rośnie. No właśnie o tym właśnie to ja chciałem powiedzieć. Kiedyś wiedziałem, o co mi chodzi, ale teraz, no przepraszam bardzo. Ja pozwoliłem sobie na tym ufundować mój sposób uczenia dzisiaj, że ja nie daję studentom odpowiedzi. Ja staję za delikwentem i mówię, pytaj. Ale co mam zrobić? Nie wiem. Pytaj. I jak ktoś dostanie pytanie między oczy, które sam zadał, to zaczyna się rozwijać. A jak ja mu odpowiem, to jest zachowywałbym się jak wampir, który wysysa młodą, artystyczną krew. To jest bardzo duża potęga. Albo próbuje coś narzucić swojego, co też jest niewskazane. Tak. Czyli zdusić, nie? Tak, to są rzeczy frapujące, ale wracam do tego pierwociny tego pytania, co to znaczy dzisiaj być artystą. Proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie są żadne w kierunku religijności, ale dzisiaj artysta mi się jawi coraz bardziej, że powinien być trochę jak prorok. Ale nie przepowiadacz przyszłości, tylko ktoś, kto jest w stanie odsłonić przed sobą samym i nami jakąś strukturę rzeczywistości. To była istota proroka. Nie to, że powiedział, że za miesiąc coś tam na was spadnie. On wiedział, że nie ma innego wyjścia, że to musi spaść, ponieważ tak się rzeczy mają. To jest największym przeżyciem u mnie, kiedy ja stoję przed dziełem sztuki i cierpnę. Ponieważ odsłania się przede mną coś, co ani w gazecie, ani u polityków, ani u matematyków, ani u księdza proboszcza nie znajdziesz. To jest potęga sztuki. A to w takim razie pytanie jeszcze takie jedno. Gdyby teraz miał pan możliwość wybrania jednego dzieła sztuki, obojętnie czy to jest malarstwa, grafiki, rzeźby, które chciałby pan mieć w domu, bo jest dla pana jakieś wyjątkowe, to co w pierwszej kolejności jakby przychodzi teraz na myśl? Pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest praca Janka Berdyszaka. Nie mam. Mienie się być, kiedy Janek żył, a między nami przecież jest różnica prawie że pokolenia, jak przyjacielem i uczniem też Janka Berdyszaka. Współpracowaliśmy od czasu do czasu, głównie w związku z moją działalnością w tamtych latach w Towarzyszeniu Triennale Grafiki w Krakowie. Ale gdzieś jakiś właśnie rezonans powstał między nami i darzyłem go wielką atencją, podziwem, ale też takim koleżeństwem, muszę powiedzieć, chciałbym to mieć. Druga odpowiedź jest taka, że
tak naprawdę ja żyję otoczony sztuką. I to nie swoją. Ja żyję w domu, w którym ma dwie części. To jest to, gdzie ja mieszkam i to, gdzie ja pracuję. W mojej pracowni są tylko moje prace. Znaczy, to jest miejsce do pracy. No tak. Natomiast tam, gdzie mieszkam, ja jestem otoczony sztuką, nie swoją. Ja jestem chory na sztukę w tym znaczeniu, że ja jej potrzebuję żyć z tą sztuką. I tam są dzieła sztuki starej, tam są dzieła sztuki wymarzone, jak na przykład grafika Piranesiego, o której marzyłem od wielu, wielu, wielu lat, kiedy w młodości zobaczyłem grafiki tego XVIII-wiecznego artysty i po latach udało mi się zdobyć jedną. Ale tam przede wszystkim są, ja mieszkam z pracami moich kolegów, przyjaciół, osób, które poznałem, z którymi się zamieniłem. No właśnie, tutaj w naszym... Od których wycyganiłem lub kupiłem, jeżeli byli młodzi i tak dalej. To bardzo różnych ten... Ja jestem strasznie pazerny na sztukę i przepraszam później, ale proszę i tak dalej. To jest najwyższa forma istnienia sztuki, uważam. Kiedy ja, przepraszam, w gaciach rano schodzę, idę do łazienki i przechodzę po raz tysięczny koło pracy mojego przyjaciela i kątem oka to gdzieś wpada mi, albo kiedy ja siedzę w bibliotece, gdzie też jestem obwieszony poza regałami, obwieszany dziełami sztuki i one po na przykład 12 latach odsłaniają coś nowego, prawda, bo one, ja oddychamy tym samym powietrzem. I ja mam sztukę, ja ją posiadam, a nie chodzi o posiadanie, ja z nią żyję. My z sobą gadamy. To jest fajna rzecz i jestem szczęśliwcem, bo moja żona też to uwielbia, chociaż nie jest artystką, prawda? Natomiast ona uwielbia, kiedy ja coś nowego przyniosę do domu i szukamy, gdzie by to jeszcze wcisnąć, bo tego są setki naprawdę. Ale ciekaw jestem, bo później jednak w tym naszym środowisku tworzą się jakby swoje kolekcje, prawda? Uwarunkowane od naszych i znajomości, ale też i takich układów czysto koleżeńskich, no i tego, z czym nam jest blisko, prawda? I teraz w kontekście kolekcji instytucjonalnych, prawda? Jak to, bo tutaj była taka kiedyś wystawa w Centrum Spotkania Kultur zorganizowana przez lubelską Zachętę, właśnie, że prezentowano kolekcje artystów, którzy sami budują swoją. Tak właściwie to jest naprawdę bardzo fajny i ciekawy pomysł i problem, żeby zrobić na przykład tego typu wystawy w Polsce, prawda, które pokazują spojrzenie artystów poprzez innych artystów. My przecież razem żyjemy. Nie? Spotykamy się często na korytarzu Akademii albo się spotykamy raz na 2 lata, jeżeli mieszkamy gdzieś daleko lub za granicą i tak dalej. Ale przecież nie ma możliwości, że ja swoje robię i jestem otoczony drutem kolczastym. Przecież to są wzajemne przepływy. Właśnie te cudowne wibracje, te cudowne rezonanse, które się między nami tworzą, to wszystko się przeplata. I u mnie na ścianach to się przeplata w sposób cudowny, bo tam są i grafiki, i rysunki, i obrazy, i rzeźby stoją po kątach i tak dalej. I to wszystko tworzy taki ekosystem, mój ekosystem. Tam też są moje prace, gdzieniegdzie, prawda? Bo one jakby sobie gadają z sobą. Myślę, że to jest ten duchowy ekosystem, z którego ja wychodzę. Czyli tak, są regały z książkami, już tego jest wszędzie. Jest odtwarzacz kolumny, za ścianą jest płytoteka. Tu są albumy, tu wiszą obrazy, stoją tutaj między fotelami. Piękna rzeźba Michała Zawady, właśnie ceramika, absolutnie cudowna, współczesna, taka wyżyłowana, ale stoi na XIX-wiecznej takiej mieszczańskiej kolumnie, którą znalazłem gdzieś w Poznaniu i kupiłem.
a tam w rogu jest barek i tam koniaczek sobie stoi. To wszystko jest ekosystem duchowy przecież, tak, nie? Tak, to prawda. Właśnie to stworzenie to jest próba takiej stworzenia bezpiecznej, ale i takiej przyjaznej przestrzeni dla siebie, w której ja autentycznie czuję się dobrze. Czuję się dobrze i też dzielę tą przestrzeń z innymi duchami, nie? To tak się dzieje normalnie. Czy z tego da się zrobić wystawę instytucjonalną? Nie, właśnie nie. Ja mówię w kontekście... Ja mówię właśnie o takiej wystawie, gdzie można było zaprezentować jakby każdego z artysty i jego kolekcję, jego wybór. Tak. I jak on w kontekście właśnie tych oficjalnych kolekcji, czy muzealnych, czy innych. Dużo w tym jest przypadkowości, która jest podstawą prawdziwości. Bo się kogoś spotkało, bo się na coś natknęło, nie? Bo siostrzeniec znalazł na śmietniku obraz wyrzucony, który się okazał obrazem Spenglera z 1906 roku. Ktoś wyrzucił z bloku, prawda, a on nie wiedział, co z tym zrobić i ja to uratowałem, znaczy dałem do konserwacji. To jest taki przypadek. Gdzieś się potknąłem ktoś tego i się okazało, że piękne dwa rysunki Starowiejskiego, zupełnie przypadkiem, ale kupione od rodziny Starowiejskiego, którego ja w młodości z wielkim nabożeństwem śledziłem, to był taki, no wiadomo, wtedy, w tym czasie, tak, to był taki klasyczny przykład artysty. A ja teraz, to jest akurat, jak idę do toalety, to on tam wisi obok, prawda, jak sobie przechodzę, te jego gęby tam wiszą, to są właśnie te sytuacje takie normalne, życiowe, bo to nie jest świadomie budowana kolekcja. Tak, z jakąś koncepcją określoną wcześniej, nie. Dobudowano do niej filozofią. Mam piękny obraz namalowany przez moją córkę Alicję. To jest jedyny obraz przez nią namalowany w życiu. Tam sobie wisi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.